Witam was serdecznie. Rozmawiam z kolegą, mówi: człowieku, wy jak tu pierdylnęło, co ty chcesz aż tu pryskać? Ja mówię: co pierdylnęło? I tak jadę, patrzę takie kurde kałuże, zobaczcie, mówię: przecież to równo. Wy kałuża jak diabeł, mówi: człowieku, jak się mówi tutaj, mówię, to ci te pioruny siarczyste, ogniste, ostatnio w PGŻ daje 15, zobaczcie. Widać, to jest ta kukurydza wcześniej siana, co wam mówiłem. I pole przygotowane przez Chrisa na opad. Widać? Nic nie ma. Kurde. Ja pierdyle, jakie kukurydzisko. Przecież ja tu byłem w poniedziałek na chwasty. 5 dni później. To ten RSM, ja mówiłem, biedny, że nie trafiony. Oprysk, udało się tu złapać to, co nie dokosiłem kosiarką. No, nie wygląda źle. Bym powiedział, że jestem zaskoczony. Nie, no to już dzisiaj po cynkowaniu. No, kurde, macie, no. Rzeczywiście, to buty się już klei. To bym jeździł jak na lodzie. O, gwiazdnica już powoli robi papa. Tu chwasty papa. O Boże, jak szybko się udało załatwić. Ja pierdyle. Jak już tu się czysto zrobiło na tym polu. Ile to ma liści? Weźmy tą większą, nie mniejszą. Kurde, jakby tak liczył wszystkie prawidłowo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wychodzi. Ja pierdyle. To cynk, mangan natychmiast. No, tutaj też już żółknie. No, to nam mija 5 dni, bo tu byłem w poniedziałek bodajże. I tu właśnie szedł Mustang z nikosulfuronem. O, rzepak papa. Mustang z nikosulfuronem. I terbulazyna. Terbulazyna, czy jak on tam się zwie, 07. Na właśnie takie zachwaszczenie wtórne, proszę. Osecik powiedział pa. Najgorzej właśnie mi martwią te dziury, nie? No trudno, będzie kolwa może podwójna albo potrójna. Ale patrzcie, jak co się stało z ostem. Jak go kurde wykręciło go. Jak skurczy syn. O, jeszcze grzmi. No i to właśnie tam. Tam to leje jak diabeł znowu tam im. No ale jak to burza. Albo duży opad, albo duży grad. Przytulia jeszcze sobie tutaj, kurde, się panoszy Franca, pożółkła. I zobaczcie sobie. To jest miękkie. I takie właśnie miało być. To takie właśnie miało być. Pole miało być przygotowane na opad. Zero płynięcia. Jeśli chodzi o wodę, rozjaśnijmy. Nic nie płynie, nic nie stoi. O, właśnie o taki bufor wodny mnie chodziło. Powoli mi się ściapa cieszy, bo mi się to sprawdza. Taki właśnie koklusz, taki dupa nieuprawa, bym powiedział. O, większy to już ma większy problem. Patrzcie, jaki się uchodował. I mój super przyjaciel. Źle to wróży. Nie no, 20 litrów tu nie spadło w życiu. Mówię, to, że woda płynie, wiecie jak to jest, nie? 10 w nocce w PEG, że 2 litry spadło, czy tam ileś może, jak wyjechałem, to ze 3. Mnie też by się wydawało, że woda płynie, a tu nie. Tu płynie, bo wiecie, jest nagle wszystko twarde, drogi polne twarde. O, jaki ładny system korzeniowy. Kurde, ciekawe, czy tą gwiazdnicę poczepię. Oby potrzepało. A jak nie, to będzie ostatni moment, żeby coś po prostu zastosować jeszcze na nią. Tylko co? Bo na razie mi się kończą pomysły. No ale kukurydza jak diabeł. No, już buty upieprzone jak diabeł. Klei się to wszystko, także już dzisiaj nie wjedziemy. Z kukurydzy woda spływa. Tak, jakby to było mniej w tej ciapy, to może jeszcze coś by tam
za 2 godziny by to obeschło, to by przyjechał. Tylko czy... O, widzicie? Ja, ale kurde. Nie no. No dobra, no. Się umyję w kałuży. O. To ile to? Gdzie to tyle litrów? To mówię, to było 5, 4-5 litrów. By to wiecie, jak kałuże. Zobaczcie. To w życiu to jest tylko znowu powierzchowny opad. No i teraz właśnie nasuwa się taka myśl. O, nawet jak resztki są drobno rozwalone, to właśnie takie chwasty łatwiej opryskać. Bo jakby to było takie, wiecie, nawalone, to by sobie wychodziło spod. Patrzcie, jakie bryły. Hop. Wapno się kłania, bo pod butem się nie rozwala. No i po deszczu. Strasznie dużo nie powychodziło. Normalnie, kurde, szok. Na świeżo robione, nie? To pierwszego, a drugiego było sian. Zobaczcie, kryca kukurydza, jaka kurde porządna. Teraz możemy się coś przyjrzeć. Co nieco. No właśnie, to jest system bezorkowy. Ta, ona już sobie idzie. Ta, co już nie pójdzie. Ta, pokażcie tą. Ta też sobie nie pójdzie. Zobaczcie, jak kurde z kolby ile potrafi być normalnie. I to patrzcie, kolba. Żeby tak chciała rosnąć z tej paczki. Zobaczcie, co tu się stało. Jaką Krisu miał bardzo dobrą kukurydzę. Kurde, jak to dziki wywąchają, trzeba przykryć. My tu kurde zjedzą. A ziemia cieplutka. O ja pierdyle. A chyba jadę po szpadel, kurde. Jadę po szpadel do Sławka. Tu też kolega Sławek. Będziemy kopać! No dobra. Co tam będziemy wyrywać, wyrywać? Może się okaże, że też będzie potrzebna. O. Chciałem tak wyrwać. Nie, sucha ziemia, zobaczcie. Niby idzie mięciutko, a się kurde rwie. Ale już taki system korzeniowy, taki kukurydzy, to mamy z 10 cm. Martwiłem się trochę o te kurde kukurydze swoje. No, czy tam mamy jeszcze zmartwienia, gdzie spychało się, nie chce rosnąć franca. Nie ma prawa rosnąć. Ale zobaczcie kurde, ile powychodziło taki pomiędzy, nie? A tu już bardziej się udało system wyciągnąć korzeniowy. O, to wyglądałoby to tak sobie. No i takie 10-12 cm. To by to tak fajnie. O, tu się cały wyrwał. Widać? Na tle owsa jak się prezentuje. Owiec udało się uratować po części. Dostał tylko mniej aminokwasów, bo mówię, kurde, w kukurydzy nie będę miał. O, proszę bardzo. Jaki fajny te. Zaczyna sobie tarmosić. O, tu się urwał dłuższy włośnik. Nie jestem ciekawy, kurde, właśnie po głęboszowaniu. Jakby to wyglądało. Jakby to się prezentowało, jeśli chodzi o tamte korzenie. O, tu też się ładnie urwał. Fajnie wyszedł. No, ona już powoli tam, no, puszcza dosyć głęboko. O, też się wyciągnął ładnie. No. Ja, okej, dobra. Tak będę szedł, to będę musiał całe to powyrywać. Choć zdarza się, patrzcie, kurde, i przy rządku. I przy rządku rośnie. Pomiędzy nie mogło? To by w mulcher poszło. A urwiemy to, co widzę. O, ale się do butów nakleiło. Jo! A. No, kukurydza ma ten system. Także no, będziemy obserwować.
Tu jest Lipex. Lipex V270. Przytulnie niby kręci. Kurde, coś czuję, że na nią jest, ona już jest za duża, jeśli chodzi o kręcenie tej przytuli. O, tu piękny przykład, że nie, to nie spadło, ty. To mówię, to było 5 litrów, to tak się zawsze wydaje, bo to z drogi spływa, z tego spływa owiec bez regulacji. I jest taki. Odkąd żyje mi się owiec nigdy, choć nie sieje go dużo, nie sieje go długo, ale odkąd żyje, to się chyba w maju owiec nie kłosił. Kłosił, no wiem, że owiec nie ma kłosa, no ale tak można by przyjąć, że go nie powinno tutaj w tym stanie być, ale bronił się przed suszą i się wiecie co zrobił. No dobra, no fajnie, fajnie popadało, to można się cieszyć. Pokażcie to tutaj, jakieś powoje też są, kurde, to fluoksypyr pięknie bierze. No i kurde, nie? No, ale to znowu nie uda się, bo tu by zastosował piękny właśnie środek i byłoby pa z przytulią. Niby trzaśnięta, środki pięknie. No kurde, kręci ją jak cholera, nie? Ale wydaje mi się, że ona już była za duża na tą dawkę 0,55. Takie mam coś przeczucie. Może się mylę. Zobaczymy co z resztą. No to jeszcze nie panikujmy, 5 dni dopiero minęło. Ale tu trzeba będzie obserwować mocno. Tu kurde było robione ten i widzę, że gdzieś ta przytulia jeszcze gdzieś tam francuziś się ukryła podczas oprysku. Choć nie powinna, no ale. Ale się ukryła. Rzepaki jakieś małe też się ukryły w owsie. No takie było trochę ryzyko. Jechać, nie jechać i preparatu nie było. Wtedy nie było. No i widać efekt braku preparatu po prostu. Dobra. To już wiemy, że tu popadało. No i co tu kurde powyrywać, żeby coś było sensownie. To by to normalnie kukurydzę to by sensownie to by posadził tam gdzie jej brakuje po prostu, nie? No dobra, tu już za dużo. Kurde, tam z tego pola nie wyłaził. Dobra, idę, ciul tam. Bo będę szedł cały czas wyrywać, kurde. O, ta co już jest większa, to nie wyciągniesz tak jak tej mniejszej. Dobra, je, padało, okej. Okay. Padało. Dobrze, że na bieżąco uzupełnią. Ona już RSM-u złapała, to już będzie tu szła. Teraz tylko tu dojechać do niej z cynkiem i z tym. Z tymi moimi całymi pakietami. I to na szybko. No i dzisiaj właśnie miałem, ale tak rano kurde grzało. Mówię, dobra, biorę się za koła. Mówię, bo to trzeba wszystko łote i... No i to potwierdza, że kurde ta siła kiełkowania jakoś w tym roku w tych kukurydzach nie była zbyt potężna. Bo z kim by nie rozmawiał, wszyscy mówią, że kurde problem był ze wschodami. Że są przepusty, że jest dupowato. No i u mnie też, choć trochę jeszcze widzę, że powychodziło. No widzicie tutaj, tam. Jeszcze gdzieś po tych kurde, tych pierwszych deszczach gdzieś się jeszcze... O, tak samo tu nie było, jeszcze się gdzieś poprzebijała. Także jeszcze coś tam z niej będzie. Ale kurde jest tego pomiędzy. Jak to kurde jest możliwe? Dobra, jakie ładne bryły. No i co? No i bryło, no i co? I dzięki temu ziemia się nie zaciska. No jak widzicie, kurde, o, jest woda u Chrisa. Abym już nachwalił. No ale to jest po śladzie swynta, który jest bardzo ciężki. I tylko widzę, że tu gdzieś wjeżdżałem. Coś jest. A tak to nie ma. Tu gdzie już twardo, gdzie przejeżdżałem, czy coś jak sobie wjeżdżałem. Tu tak samo na ścieżce. No i warto to uwrocia głęboczować, na pewno.
Bo to byłby porządny deszcz, to mógłby się już tu rozpędzić, chociaż chciałem go, żeby się tu nie rozpędzał. No i zobaczcie, jaka. Dlatego z tymi kołami. Przód jeszcze ja cię mogę, nie? Ale to wszystko już po prostu mi bierze i tak, kurde, przechodzi. Zobaczcie, gdzie tu są ślady, nie? Z opony. Jeszcze jak załadujesz, bardziej się robi płaska. Opona rozszerza się jeszcze. To po prostu zobaczcie, jaki to jest styk, nie? I to teraz to wszystko bym już brał, łapał i bym po prostu gniót. A szkoda. A szkoda mi po prostu, lepiej było się tam pomordolić. No trudno, spadł deszcz, spadł. Ja to mi się daje, że 2 godziny i normalnie by człowiek pojechał. Bo to już o 17 pokazywało mi właśnie w jednym telefonie, w drugim trochę inaczej, o 22 i to już by było. A to jest uprawa na raz, nie? Żebyście widzieli. Tu wtedy jak w PG, że te 15 litrów spadło z gradem, to tutaj spadło 3 litry. Nie, to kurde, normalnie. Co to taka za maś? Tak, to tu, co mówię, to było 3-4 litry, więcej nie spadło na moje rolnicze oko. Aby tu spadło 20, to ja bym tu musiał w gumiakach chodzić, a nie w trampkach. Dobrze, że maki dostały. No i to jest właśnie taki rządek ważny. Kurde, przydałoby się też. Bardzo ciężko. No poczekamy, bo może już jak tu dostały, podkoszone jest. No nie udało się tak idealnie, bo już to się, wiecie, jest niżej. I jak mulczer, to połaskotał. Przydałby się wieszak hydrauliczny i wtedy by go, wiecie, o co mi chodzi, podniósłby jedną stronę i tak by po skosie szedł. Albo trzeba było, kurde, wziąć i na gwincie poregulować. No ale kto to wiedział? No dobra. Po lewej stronie lepsza. Większa. Ale poczekajmy, bo do zbioru jest kupę czasu, jeszcze jest bardzo dużo. Bardzo dużo czasu i też właśnie w tamtym roku ta kukurydza moja była mniejsza. Też było. I tu zaryzykowali właśnie jakoś na majówkę, czy przed majówką. Kurde, te mrozy, ona tam wychodziła 10 dni. Ja mówię, kurde, ziemia się ogrzeje, dupa, nie ogrzała się ziemia. Wyszło 24 maja, no dzisiaj mamy 31 maja, mamy taką plantację porównując do tamtego roku, gdzie ona dopiero co wyszła. To ja chwasty robiłem w czerwcu, pamiętam. To taka malutka była, kurde, o. Taka jak ta. Te chwasty robiłem w czerwcu wtedy. A teraz, kurde, już kukurydza 7-8 liść. No, jest prędzej w tym roku. Ziemia była bardziej wygrzana, także. Przejechać, kawę wypić. I o, ostatnio Markowi wysyłałem. Marek G. Mówię, zobacz, jaki jest, mówię, jęczmień strzelony u nas. On mówi, ja pierdyle, człowieku, to zara będzie do koszenia. Wiecie, jak napada, to zara będzie do koszenia. Bo to wiecie, jak z suchego dostanie coś wody, to momentalnie dojrzewa. No i tu się sprawdza. No.